Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Julia Pitera, kiedyś posłanka Platformy Obywatelskiej, posłanka do Parlamentu Europejskiego, ale też minister w kancelarii premiera zarządu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry. Do spraw przejrzystości życia publicznego i korupcji, panie redaktorze. Warto to dodać. Ustawa, nad którą pani minister pracowała, ale w końcu Donald Tusk zdecydował, że to prawo korupcyjne wprowadzone w życie nie zostanie. Nawet do Sejmu nie trafiły te przepisy. Pani minister, Platforma Obywatelska umie jeszcze wygrywać? Pamięta, jak się wygrywa, bo to już zaczyna być stara historia. 2000, który ostatnie zwycięstwo Platformy? No 11 rok. No ja przypominam, że w 2007 roku Platforma między innymi dlatego wygrała tak fantastycznie, że mówiła o tym, że Polska będzie innym państwem. Będzie państwem, które będzie dobrze zorganizowane, państwem, które będzie myślało o ludziach, państwem, które no, w ogóle stworzy jakby nową jakość życia publicznego. No teraz mówi, że będzie państwem bez Prawa i Sprawiedliwości. To jest ten główny przekaz. Tak, to jest prawda. Donald Tusk mówi, że to będzie... jest najbardziej pozytywny przekaz antypis, tak mówi szef Platformy. Tak, a ja mówię w drugim słowie, że musimy wygrać po to, żeby zmienić państwo, żeby zbudować państwo, które jest na twardych fundamentach, zdrowych fundamentach, które jest dobrze zorganizowane. Panie redaktorze, my nie mamy ustawy o służbie cywilnej, nie działa tak naprawdę ustawa o zamówieniach publicznych, oświadczy w ogóle ustawa antykorupcyjna dla posłów nie ma najmniejszego znaczenia. Przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, proszę zobaczyć, ilu posłów pracuje w instytucjach budżetowych. Przecież tego nie wolno zgodnie z ustawą. Słyszałam, że podobno pani marszałek ma jakąś opinię, że wolno. Ja jak usłyszałam, że jedna z posłanek dzisiaj minister czy wiceminister jest szefową ośrodka pomocy społecznej, to po prostu mnie zatkało, bo tego nie wolno zgodnie z obowiązującymi przepisami. No to jeżeli pamiętam, nie wiem, czy jest cały czas minister Agnieszka Ścigaj. No właśnie mówiła Agnieszce Ścigaj. Tak, osoba, która zawsze mówiła o praworządności, o przejrzystości, o nie wiadomo czym. Przecież ale można być posłem niezawodowym przecież i wtedy... Nie wolno, ale nie można w jednostce budżetowej. Panie redaktorze, ja panu przypomnę dwa skandale z lat 2005-2007. Jeden to był do dziś dnia jeszcze obejmujący swoje nazwisko, swoje stanowisko, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, który łączył to z mandatem poselskim, czego nie wolno było, bo muzeum jest instytucją samorządową, ale budżetową i oto była awantura. I drugie to był z kolei nasz dyrektor, bo tamten był pisowski poseł, a to był nasz senator, o ile dobrze pamiętam, dyrektor szpitala w Bydgoszczy, ponieważ był dyrektorem tego szpitala i wtedy zrobił taką małą kombinację, zmienił swoją umowę na umowę menadżerską, bo nie mógł być dyrektorem. Więc ja po prostu nie rozumiem, co się dzieje. Ale pani minister, ale ja myślę, że no mimo wszystko to nie są sprawy, które pozwolą Prawu i Sprawiedliwości przegrać, wygrać, tylko no, Polacy myślę, że od Platformy Obywatelskiej chcą jakiegoś całościowego bardziej programu. Czy pani minister wie, co zmieni się w Polsce, jeżeli Platforma Obywatelska wygra wybory? Jaka jest propozycja Platformy Obywatelskiej? Ja mam nadzieję, że właśnie to, o czym ja mówię, czyli kompletna nowa organizacja państwa, panie redaktorze. Nadzieję, pytam tylko o konkrety, co dzisiaj wiadomo. Jak zmieni się Polska, jeżeli wygra Platforma, czy pani minister? Panie redaktorze, wolałabym, żeby jednak o tym mówiono, żeby nie uciekano od tych tematów. Mhm. Wie pan, dlaczego no, nie jako ma... jako członkinie Platformy też pytam. Jakie są główne dzisiaj propozycje Platformy Obywatelskiej? No, odsunąć PiS od władzy. Wolałabym, żeby za tym w drugim ale kroku... Ale jakichś dwóch, trzech, pięciu innych istotnych... No, wolałabym właśnie, nie można nawet wskazać? Żeby za tym poszły te konkretne informacje, o których ja mówię. I przy okazji tych licznych kontroli w spółkach Skarbu Państwa, w ministerstwach, żeby powiedziano, że wille można było rozdać w taki sposób, albo dotacje można było rozdać w taki sposób, ponieważ są takie i takie luki w prawie. Ich nie może być, ponieważ każda partia, która wygra wybory, będzie mogła z tych luk skorzystać. I dlatego... A to pani minister, pani myśli, że w samorządzie na przykład warszawskim, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków na organizacje pozarządowe, to no, słyszałem chociażby o takich historiach, że jest wynajmowany za bezcen lokal w centrum stolicy, a ta organizacja go wynajmuje za
ciężkie pieniądze innemu podmiotowi. To nie jest tak, że wie pan, problem podnajmu niestety lokali użytkowych był zawsze problemem warszawskim. Jak on dzisiaj wygląda w przepisach, nie wiem, ale wiem, że powinien być zakazany, ponieważ jeżeli podnajmuje się... Ale to się dzieje, prawda? Wie pan, nie wiem. Jak byłam radną, to byłam bardzo dobrze w tym zorientowana. Dzisiaj nie jestem radną, dzisiaj obserwuję z zewnątrz i nie wiem, czy takie regulacje są, czy nie, bo ile dobrze pamiętam, za moich czasów chyba coś się w tym zmieniało, ale wie pan, nie umiem dzisiaj... Pani minister, ale wróćmy jeszcze tak do tych całościowych spraw ogólnokrajowych, jeżeli chodzi o Platformę i zwycięstwo jesienią. Czy zdaniem pani minister Platforma dzisiaj idzie właśnie pewnie po władzę, którą za pół roku podniesie? Znaczy powiem panu, co czuję. Czuję to, że nic nie czuję. Po pierwsze, nie lubię wróżyć. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Bardzo często było tak, że coś się zmieniało w świadomości ludzi na miesiąc przed wyborami. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zmęczona dyskusjami na temat jednej listy, dwóch list, czterech list, pół listy, ćwierć listy. Czy tego usuną z list, czy tego dadzą na listy, czy bardzo mnie to męczy. I muszę powiedzieć, że wolałabym żyć w państwie, gdzie politycy troszkę bardziej myślą o państwie jako organizacji, w której wszyscy funkcjonujemy i należy nam się trochę spokoju i ciepłej wody w kranie, którą mieliśmy, była tak krytykowana. Jestem zmęczona po prostu i myślę, że dużo ludzi jest zmęczonych. Jak widziałam badania, że nawet w prognozach wyborczych około 50% chce iść do wyborów, to myślę, że te drugie 50 jest dokładnie zmęczone tą kakofonią. Ale to właśnie ciepła woda w kranie, to powinna być spokój, to powinna być propozycja Platformy? Tak, to powinna być propozycja, że my ludziom oddamy państwo, w którym będziemy rozliczać złe rzeczy, które było nie w dźwięku fanfar i świateł, czyli nie będziemy robić igrzysk, tylko przez pokazanie, co chcemy zrobić, będzie oczywiste, że to będzie zrobione. Czyli dlatego minister, może ludzie niekoniecznie myślą o rozliczaniu innych, tylko woleliby w swoim portfelu przeliczać pieniądze. Ja myślę, że tutaj nawet Platforma ma jakąś propozycję. Znaczy myślę, panie redaktorze, że gdyby tak jednak państwo odebrało kilku oszustom po 50, po 100 milionów, względnie wille, które organizacje... Wie pan, ja kierowałam organizacją pozarządową kilka lat. Byłam jej członkiem jeszcze trochę dłużej. I powiem panu szczerze, że ja tego nie rozumiem. Wynajmowałam lokal na preferencyjnych warunkach, jak wszystkie organizacje od miasta stołecznego Warszawy. No nie wszystkie. Łącznie organizacje wszystkie, które złożą wniosek zgodnie z ustawą, mogą wynająć. To w ogóle poza dyskusją. To wszystkie organizacje na preferencyjnych warunkach, pani minister, tu nie ma... Tak, organizacje pozarządowe i partie polityczne. I to jest w ogóle w przepisach. I ja wynajmowałam, już nie pamiętam za ile, jeden pokój, dokładnie jeden pokój. I prowadziliśmy bardzo aktywną działalność, w której, no prawdę powiedziawszy, nie było pensji, a koszty... Są ciągle nasze dokumenty w sądzie. Koszty biura zamykały się w 1500 zł miesięcznie. I wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dużo, bardzo dobrej roboty, sporo bardzo dobrych badań, które naprawdę wpływały na to, co się działo w sferze publicznej w zakresie przejrzystości życia publicznego. Więc jak ja patrzę na te miliony, to ja wiem, czym te organizacje będą zajęte. Darciem tych pieniędzy, panie redaktorze. Zatrudnianiem ekspertów, współpracowników, ludzi, z którym się będzie podpisywał umowy na 10 tysięcy, na 20 tysięcy, oni będą robić jakieś rzekome zlecenia i tak dalej, i tak dalej. Wiem, czym to się skończy. Ewaluacje, gdyby przeprowadzić wydatkowania tych pieniędzy, będzie zerowa. Pani minister, ale jeżeli chodzi o Platformę i przywództwo Donalda Tuska, pani mocno krytykowała Borysa Budkę, nawet w tym programie też, pamiętam, mówiła pani, że to jest słabe przywództwo. Czy to przywództwo Donalda Tuska jest, no silne to w zasadzie jest, to możemy bezdyskusyjnie powiedzieć, że w samej partii ona jest silne, ale czy to jest takie przywództwo, które da wam właśnie władzę? Czy Donald Tusk powinien jednak pomyśleć o tym, co zrobił Jarosław Kaczyński w 2015 roku? Samemu zrobić kilka kroków w tył i na premiera zaproponować kogoś, kto ma mniejszy negatywny elektorat. Panie redaktorze, nie dzielę skóry na niedźwiedziu. To jest kolejna rzecz, którą panu powiem. Ale to nie jest dzielenie skóry na niedźwiedziu, tylko to jest plan zabicia tego niedźwiedzia. Czy pan naprawdę sobie wyobraża, że ludzie w Polsce, my mówimy o Warszawie, o kilku procentach ludzi w dużych miastach, pozostałym obywatelom, czyli 90%,
90% w Polsce, naprawdę nic ich nie obchodzi, kto będzie premierem po wyborach. Myślę, że ich obchodzi, ale pani minister, ale ja pytałem przed chwilą, to co proponuje Platforma Polakom? Te najważniejsze rzeczy. Ja już powiedziałam. To ich myślę, że obchodzi. Odbudowy państwa, panie redaktorze. No i takie wzniosłe hasła, akty strzeliste, wręcz odbudowa państwa. Musi pan zreformować administrację publiczną. Mówiłam, owszem, naprawi, panie redaktorze, bo nie będą pieniądze bokiem ciekły. Mm-hmm. W związku z tym, jasne, ja przepraszam, widziałam materiał, że jedna szkoła dostaje jakieś miliony złotych, a w innej nie mają 100 tysięcy na remont toalet. No dokładnie o tym mówimy. My lekceważymy jedną rzecz. Dlaczego są reguły organizacyjne państw demokratycznych? Dlatego, że wszyscy obywatele płacąc podatki mają równe prawo do czerpania z tego korzyści, ale nie w postaci pieniędzy, które pan dostaje do kieszeni, tylko w postaci szkoły na podobnym poziomie, do której ich dzieci chodzą i tak dalej, i tak dalej. To, o czym mówimy, odbija się dokładnie na tym, że ta szkoła dostaje, ta szkoła nie dostaje. Tu, prawda, są byle jacy urzędnicy z takiego i takiego powodu i tak dalej, i tak dalej. Także, panie redaktorze, dlatego wymyślono ustawę o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej i te wszystkie ustawy regulujące życie publiczne. Ale pani minister, ja nie twierdzę, że takie rzeczy dotyczące przejrzystości życia publicznego, no jakiejś szeroko pojętej uczciwości i tak dalej, że to nie ma znaczenia, bo to ma ogromne znaczenie, tylko myślę, że chodzi też w uczciwej rozmowie z wyborcami o zaproponowanie konkretnych bardzo rzeczy przekładających się w kilka miesięcy po wyborach na ich życie. Nic bardziej konkretnego nie mogę panu powiedzieć, to co powiedziałam. No ale to PiS mówił w 2015 roku 500+. Nie, PiS, no dobrze, no pan mówi jedne, ja panu jeszcze coś... No nie, no drugie, ja wiek emerytalny. Jeszcze, trzecie, likwidacja gimnazjum. I wiek emerytalny, niech pan zwróci uwagę, widziałam nowe rachunki. Mhm. Następne pokolenie prawie emerytur nie będzie miało. Nie wiem, jak z tym sobie politycy poradzą, ale niewątpliwie przy tym spadku urodzeń, jak pan sobie wyobraża, jak będą emerytury wyglądały? Ja uważam, że nie umiało się tego wytłumaczyć, ale pal 6, niech ludzie dzisiaj pomyślą o swoich dzieciach. Ale to jeszcze raz należałoby wytłumaczyć? Wie pan, ja nie będę na ten temat się wypowiadała, ponieważ dzisiaj nikt spraw emerytur nie ruszy. Jedną rzeczą, którą wiemy na pewno, jest to, że jest najmniejsza liczba urodzeń w Polsce od wojny. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, co pana pokolenie pani minister, dzieci. Postawmy tutaj pana przecinek, pokolenia. Nie kropkę i kończymy radiową część naszej dyskusji. Przenosimy się do internetu. Dobrego dnia życzę części naszych słuchaczy pozostałych. Zapraszam m.in. na stronę radioplus.pl. Tam dalsze część sedna sprawy. Radio Plus. Sedno sprawy. Julia Pitera, kiedyś minister, eurodeputowana, posłanka Platformy Obywatelskiej, dzisiaj członkini tej partii. Pani minister, czy będzie pani startowała w wyborach do Parlamentu Krajowego jesienią tego roku? I pan, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Nigdy w ogóle, jakby to powiedzieć, nie planowałam swojej aktywności artystycznej, przepraszam, politycznej, ale dzisiaj to naprawdę czasami już, to zahacza artystyczną cenę. Dzisiaj to jest artystyczne, jak rzeczywiście patrzę i słucham, to myślę, że trzeba rzeczywiście chyba mieć jakieś artystyczne uzdolnienia. Nigdy się nie zastanawiałam, nigdy nie planowałam. Ale to teraz jest ten czas, żeby się zastanowić. Nie, właśnie. Nie, absolutnie nie, dlatego że ja nie czuję specjalnego braku. Dobrze mi jest tam, gdzie jestem. Obserwuję to, co się dzieje i właśnie zastanawiam się nad tym, co bym zrobiła, gdybym była w gronie ludzi, którzy mają na to wpływ. I to jest bardzo interesujące zajęcie. Myślę, że trochę bardziej interesujące niż frustracja, którą przeżywają dzisiaj posłowie w Sejmie, którzy cały czas się wszystkim irytują, denerwują, prawdę powiedziawszy, niewiele mogą. W związku z tym, wie pan, proszę mnie zadawać tego pytania, naprawdę. Pani minister, jeżeli jeszcze wrócę do Donalda Tuska, no bo to dzisiaj jakby postać numer dwa polskiego życia publicznego w ogóle w ostatnich 30 latach, czy numer jeden egzekwo z Jarosławem Kaczyńskim. W każdym razie badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że prawie połowa Polaków uważa, że z premierem Tuskiem będzie żyło się gorzej. 1/3 respondentów ocenia, że będzie żyło się lepiej. I tutaj wrócę jeszcze do tego, o czym przed przerwą mówiliśmy. Czy ktoś powinien jednak w tej roli frontmana Donalda Tuska zastąpić? Powiedzieć czy nie byłoby łatwiej wygrać? Powiedzieć panu, panie redaktorze, dlaczego w ogóle
ten dylemat mnie niewiele interesuje. Dlatego, że osobą o największym negatywnym elektoracie jest Jarosław Kaczyński, a PiS wygrywa. Ale właśnie, co zrobił w 2015 roku, pani minister? Ale to naprawdę nie jest odpowiedź na pytanie. Nie wiem, ja uważam, że Donald Tusk byłby świetnym premierem i naprawdę nie widzę, żeby wyniki jakichś badań miałyby to w jakikolwiek sposób przekreślać. Dlatego uważam, że dywagacje na ten temat są kompletnie absurdalne. I mówienie jest jeden lider Donald Tusk i nie ma dyskusji na ten temat. Dla mnie jest jeden lider Donald Tusk i dla mnie to, że Platforma odzyskała oddech po poprzednich przewodniczących Platformy, mówi samo za siebie. Wie pan, no twarzą jest Donald Tusk, jednak jeżeli jest tak źle, jak pan mówi, no to jak to się stało? Nie mówię, że jest tak źle, że badania są zdaje się, że wyborcy Platformy tylko chcieliby Donald Tuska. No więc ja dlatego, wie pan, jak w ogóle się zastanawiam, czy nie szkoda pieniędzy na takie badania, Od lat tyle, ile partie polityczne przepalają na badania, pani minister. To są naprawdę ciężkie miliony. No dobrze, no więc niech sobie będą takie badania. Ja wiem jedno. Platforma ma dwa razy większe poparcie w oczach wyborców niż miała za czasów Borysa Budki. Dla mnie to jest całkiem wystarczający argument. A pani minister, dla Donalda Tuska to jest jakiś ostateczny sprawdzian. Jeżeli nie zdobędzie teraz władzy jesienią, to powinien oddać partię młodszym? A czy, panie redaktorze, ja tego znowu nie wiem. Ja wiem jedno, że gdyby Platforma, gdyby w ogóle PiS, nie mówmy Platforma przegrać wybory. Gdyby PiS miał wygrać wybory, to mnie się robi słabo. W Polsce, w przeciwieństwie do wielu polityków, moja rodzina mieszka w Polsce, moje dzieci mieszkają w Polsce i mnie zależy, Polska wyglądała dobrze. Ja bardzo lubię tych pisowskich różnych polityków, którzy deklarują miłość do ojczyzny, mają dzieci za granicą. I prawdopodobnie te dzieci już nigdy nie wrócą. Wie pan, moi rodzice też mają niektóre dzieci za granicą, no ale nie znaczy panie to, redaktorze, że ojczyzny nie ale, kochają. Ale nie są politykami i nie opierają na hura patriotyzmie i wytykaniu. Ale to zakazać dziecku za granicę? Nie. Zresztą, pani minister, nie zakazać, życie tylko sobie, nie zakazywać, tylko przestać eksperymentować na organizmie, jakim jest Polska, dlatego że propagandowo się to opłaca. Bo jeśli tak jest, jak oni mówią, to najpierw trzeba mieć perspektywę swojego życia w Polsce, żeby jednak być obiektywnym. Więc ja mówię, to co wygaduje PiS jest skandaliczne, a to co robi z państwem jest jeszcze gorsze. I tyle. Zjednoczona opozycja, jedna lista to jakieś mrzonki, zupełna utopia? Znaczy, wie pan, ja bardzo niedobrze bym się czuła na listach z SLD i to od razu mówię. To znaczy, zawsze dla mnie Włodzimierz Czarzasty będzie osobą, z którą będę miała skojarzenia z nie najlepszych czasów i troszkę jak z kawału, podobnie zresztą jak Robert Kwiatkowski, dla mnie troszkę jak z kawału brzmi, że są to ludzie, którzy mieliby budować przyszłą polską demokrację. Nie wyobrażam to. To rząd będziecie budować przecież. Panie minister, to z kim, jak jest lewicą, ten rząd będziecie współtworzyć? Panie redaktorze, dlatego mówię, zostawmy to. Rzeczywistość. Pani minister, nie zostawmy to. To są ważne sprawy. Pani redaktor, rzeczywistość polityczna nigdy nie jest taka, jak ją planują politycy. I tego się nauczyłam przez swoje 20 parę lat w polityce. Politycy są tylko aktorami w czymś, co jest, że tak powiem, pochodną bardzo wielu uwarunkowań. No, więc jasne, wojnę mamy od roku. No dokładnie. No, gdyby pan od 12 miesięcy, tak co 13 lat miesięcy temu, no może ludzie ale byli to, ale to, pani minister, można, to nie tylko do polityki, ale tylko do naszego życia. No, że jasne, jest warunkowane masą zewnętrznych czynników, ale to nie znaczy, że mamy nie planować, ale nie dążyć do określonych celów. Ale to ile się w naszym przecież życiu zmieniło od tego, że wybuchła wojna na Ukrainie? No, oczywiście, mamy 2 miliony nowych obywateli i parę innych rzeczy w związku z tym społecznych się stało. Dlatego panu mówię, nie zajmuję się planowaniem polityki na przyszłość, ponieważ jest to jałowe, niemądre i bezskuteczne. No, ale nie pani minister, ma sensu. Ale to, że są jakieś zewnętrzne, nawet silne bardzo czynniki wpływające na naszą rzeczywistość, to nie znaczy, że nie ma sensu żadne planowanie. Planowanie tylko polityczne ewentualnie wariantować można sobie jakieś planowanie tak politycznych dalej, ale zachowań nie. Można planować tylko kroki, które się podejmie, jeśli się osiągnie.
To można zrobić. Natomiast co się wydarzy w polityce? Ja pana przepraszam, czy ktoś planował Kukiza na rok przed wyborami? Czy ktoś planował Lepera na pół roku przed wyborami? Palikota? Panie redaktorze, ja w związku z tym nie planuję. No ale ja pytam o to, teraz mamy już Lewicę z Włodzimierzem Czarzastym na czele, mamy Platformę, która i pytam, czy będziecie współtworzyć rząd po wyborach? Panie redaktorze, która się właśnie rozsypała i słyszałam, że został złożony pozew do sądu o nieprawidłowe połączenie SLD z Wiosną. No, o no czym ale to jest, no, jest ale... grupa ludzi, która próbuje walczyć z tymi działaniami na Lewicy i ruchami, ale tylko no to już to jest jedna z... Nie odpowiada pan za zachowanie poszczególnych jednostek. To jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, o postawę polityków Platformy, za którą odpowiadają, bo kiedyś Platforma była partią liberalną gospodarczo, konserwatywną, światopoglądową. No tak można uprościć, prawda, Platformę i myślę, że z tym zdaniem pani minister się zgodzi. No teraz zdaje się, że jest na odwrót zupełnie. 4-dniowy tydzień pracy, 20% podwyżka dla nauczycieli czy dla wszystkich urzędników, aborcja na życzenie, związki partnerskie, małżeństwa jednopłciowe, też niektórzy mówią, radykalny rozdział kościoła od państwa. No to jest taka kampanijna zmiana, czy pani minister, no gremialnie politycy Platformy zmienili poglądy? I tak krótko już poproszę na koniec. Nie mam pojęcia, panie redaktorze, przy tej sytuacji demograficznej, jaką mamy, za moment rzeczywiście nie będzie ludzi do pracy, więc prawdę powiedziawszy, co robić? No, żeby ludzie przychodzili do pracy i nic nie robili? Czy może rzeczywiście ograniczyć tydzień pracy? Ale że staliście się progresywni światopoglądowo? Och, no ja może... Pani minister też zmieniła poglądy? Nie no to stałam wszyscy politycy Platformy zmienili poglądy? Nie sądzę. Ja jednak... To jest udawanie przed ja wyborcami? Jednak... Nie, ja myślę rzeczywiście... Ale powiedziała pani minister, że nie sądzi, żeby... Panie redaktorze, rzeczywiście prawdą jest, że w ogóle Europa trochę lewicuje, jeśli chodzi o stosunek do ludzi. Ja zawsze byłam tak skonstruowana, że byłam za dobrze zorganizowanym państwem, czyli tutaj byłam konserwatywna, natomiast zawsze miałam serce po lewej stronie, jeśli chodzi o obywatela, o czym pan wie. Miałam olbrzymią praktykę, że tak powiem, w biurze poselskim i pomagałam ludziom, którym działa się krzywda. Tu już kropkę stawiam. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Julia bardzo. Pitera, polityk ciągle Platformy Obywatelskiej, była gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia życzę pani minister i państwu dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Dzięki. Radio Plus. Sedno Sprawy.